W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Za chwilę słuchamy się w Słowo Boże. Słowo, które jest żywe i skuteczne, które pragnie nas dotknąć w tym momencie naszego życia, w którym się teraz znajdujemy, z wszystkimi naszymi codziennymi sprawami. I pragnie je przenikać, oświetlać, by nam ukazywać naszą codzienną drogę i pomóc odkrywać sens tych wszystkich naszych działań, które podejmujemy. Potrzebujemy, jak zawsze, światła z góry, aby Pan mocą swoją poszerzał nasze serca, otwierał umysły by to Słowo było dla nas w naszym życiu owocne i skuteczne. Prośmy z całą żarliwością swojego serca przybądź Duchu Święty, ześlij z niebios zjęty światła Twego strumień, niech to światło przenika każdego z nas, niech nas ogarnia, niech nas uczyni otwartymi by hojnym sercem przyjąć dar tego słowa. Prosimy Cię, Panie, bądź z nami, byśmy doświadczali Twojej bliskości, Twojej miłości, którą wyrażasz do nas przez dar tego słowa. Tak chcemy z tą miłością przyjąć to słowo, które do nas kierujesz. A ciebie, matko, matko zbawiciela, i nasza matko, prosimy tak jak dzieci proszą swoją matkę, wspieraj nas, byśmy wsłuchiwali się uważnie w to słowo, byśmy za Twoim maczynem stawiennictwem dawali także dobry owoc w naszym codziennym życiu. Z Ewangelii. Świętego Jana. Jezus powiedział: Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja Was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej tak jak ja. Zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. To Wam powiedziałem, aby radość moja w Was była i aby radość Wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja Was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi jeżeli czynicie to co wam przykazuje już was nie nazywam sługami bo sługa nie wie co czyni pan jego ale nazwałem was przyjaciółmi albowiem oznajmiłem wam wszystko co usłyszałem od ojca mego nie wyście mnie wybrali ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to abyście szli i owoc przynosili by Owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuje, abyście się wzajemnie miłowali. Wzruszające piękne słowa, napisane przez Tego, który był umiłowanym uczniem, który miał, że tak powiem, Ucho najbliżej boskiego serca, Jezusowego serca. Jesteście przyjaciółmi moimi. Oby to słowo wybrzmiało jakoś bardzo osobiście w sercu każdego z nas. Oto Bóg, Stworzyciel Nieba i Ziemi, i nasz Zbawiciel, staje się nam tak bardzo bliski, mówiąc, że Przyjaciółmi moimi jesteście, już nie sługami, przyjaciółmi. I oto ten ogrom miłości dany, ale na samym wstępie Jezus mówi, trwajcie w miłości, wytrwajcie w miłości. Miłość jest ofiarowana, ale ją trzeba przyjąć. I trzeba w niej trwać, wytrwać. Dar, który trzeba będzie każdego dnia na nowo zdobywać. I to oczekiwanie, by Jezus razem z Ojcem uczynili w naszym sercu mieszkanie swoje. Jest uczucie takie, że te słowa, które pragną wydobyć z naszych serc to, co najlepsze. Matka Teresa w jednych ze swoich rozważań mówi, i ze swoich doświadczeń oczywiście, że świat jest dzisiaj bardzo głodny, jest głodny miłości. Tylu ludzi samotnych, opuszczonych, do których nikt słowa od dawien dawna nie zamienił. Świat jest głodny miłości. I oto Bóg przychodzi ze swoją miłością do każdego człowieka, żeby nikt nie czuł się samotny, pozostawiony samemu sobie. Ta miłość, która jest jego Pierwszym krokiem w naszą stronę. To nie my zdobywamy tę miłość, to miłość przychodzi do nas, a naszym zadaniem jest po prostu otwierać swoje serce na przyjęcie tego daru. Jan apostoł przypomina w swoim liście, że na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale On nas umiłował. Nie wyjście mnie wybrali, ja Was wybrałem, przypomina. To Bóg pierwszy, zraniony w swoim sercu, przychodzi do człowieka, żeby, żeby przez miłość wyzwalać go z wszelkich więzów, które go krępują, a przede wszystkim z tego największego zagrożenia, jakim jest grzech. Tylko przez miłość, Pragnie nas wyzwalać z tych wszystkich naszych zagrożeń, lęków, obaw. Z naszej strony potrzebne jest otwarcie. Bóg zesłał na świat swego Syna Jednorodzonego. Tak Bóg umiłował świat, przypominamy sobie. I ta miłość przychodzi do nas. Bez naszego szukania. Nie? Na przekór czasem nawet nam samym. Staje tak jak ten pokorny żebrak i puka do naszych drzwi. Jak święty Jan w, swój, w, w Apokalipsie pisze, oto stoję u drzwi Twoim. Pukam, kto otworzy. Zasiądę z nimi, i będę z nim wieczerzał. Od tego naszego gestu otwarcia. Tak wiele zależy i tak bardzo może się wiele w naszym życiu zmienić. Czyli od nas zależy, na ile ta miłość zostanie przyjęta, na ile jakoś się zadomowi w nas, na ile ogarnie każdego z nas, by tworzyć tę serdeczną, głęboką więź przyjaźni. Przyjaciółmi moimi jesteście. Nie nazywam was sługami. Jezus to powiedział i potwierdził swoją męczeńską śmiercią na krzyżu, prawdziwość tych słów. I dziś staję przed każdym z nas, żeby to potwierdzić. Jestem przy Tobie. Jestem z tym darem, który, który jest dla Ciebie niezbędny. Miłość nie... Nie potrzebuje pytań, sprawia, że stają się one zbędne, bo dobrze, dobrze się widzi tylko serce. I prośmy, o to byśmy byli tak bardzo otwarci na ten niezwykły dar. I dalej, jak wspominaliśmy we wcześniejszych rozważaniach, Miłość nie może być przyjęta tylko dla siebie. Miłość sprawia, że widzimy dużo dalej i głębiej. Dostrzegamy wokół tych, z którymi się trzeba tą miłością podzielić. Miłujcie się tak, jak ja Was umiłowałem, a jak nas umiłował Pan. Nie ma większej miłości, jak oddać życie za przyjaciół. I to jest ten kierunek miłości, którym my mamy się dzielić na co dzień. Dając życie za przyjaciół, dzieląc się tym darem z innymi. I nieraz ta miłość będzie krzyżowana, bo tak. Taką miłość nam pokazał Pan. Nie ma większej miłości, jak oddać życie w naszej codzienności, kiedy ofiarujemy swój czas, swoje zmęczenie, swój trud dla drugiego człowieka, tego, który jest bliżej czy dalej. Ta miłość, która w codzienności ma się jakoś objawiać poprzez. Czasem zwyczajny gest, pytanie bardziej serdeczne do kogoś, kto wydaje się być zagubiony, smutny. Miłość to konkret, tym się chcemy dzielić. Święty brat Karol de Foucault pisał do swojej kuzynki Maridy Bondy takie słowa. Które mogą być też dla nas jakąś cenną wskazówką. Mówi tak: człowiek czuje, że cierpi, lecz nie zawsze czuje się, że kocha. I to jeszcze bardziej wzmaga jego cierpienie. Wie jednak, że chce kochać, a samo pragnienie, by kochać, jest już miłością. Wciąż widzi, że nie dość miłuje. I to jest prawda, bo nigdy nie będziemy dość miłowali. Lecz dobry Bóg, który wie, z jakiego błota nas ulepił i który kocha nas bardziej niż matka, może miłować swoje dziecko, powiedział, a on nie kłamie, że nie odepchnie tego, kto do niego przychodzi. Samo pragnienie miłości. Mówi w tym liście brat Karol, już jest miłością. To nie chodzi o jakieś podniosłe uczucia, o jakieś nadzwyczajne doświadczenia. Chodzi o nasze pragnienia. I prośmy o to, by Pan ogarnął nas mocą swej miłości i byśmy ten dar przenosili. W nasze codzienne życie i co najważniejsze w konkretach tego życia. Starali się objawiać miłość. Dla brata Karola też jedno zdanie z Ewangelii było niesłychanie ważne i ono było jakimś takim drogoskazem w jego życiu. Może i dla nas też będzie pomocne, żeby to rozważanie przełożyć na konkret naszego życia, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. Oby dla nas to słowo Ewangelii było także tą wskazówką: odkrywać oblicze Jezusa, który jest samą miłością, w obliczu drugiego człowieka. Może zwłaszcza tego trudnego, może tego najbardziej uczuconego, biednego. I to jest miłość. I dzięki temu może coś w tym świecie odrobinę się będzie przychylać w kierunku dobra. Tak jak mówiła matka Teresa, wobec tego oceanu zła, bo tak, mu, tak, ją, tak jej powiedziano. No cóż, może sprawić działanie siostry, a mówi, może w tym oceanie zła liczy się moja kropla dobra. I o taką kroplę dobra, miłości, módlmy się i o to starajmy się, tego życzmy sobie nawzajem.